Mamy lipiec, czas urlopów. Co powiecie na przejazd pociągiem po słonecznej Kalifornii? Macie na to ochotę? Jeżeli tak, rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam was na przejazd linii kolejowej Caltrain z San Francisco do St. Joe Dividon. Siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku gry Train Sim World 3. Dzisiaj znajdujemy się na stacji dworca głównego w San Francisco i poprowadzimy tą oto pasażerską spalinową lokomotywę firmy przewozowej Caltrain i poprowadzimy takie oto dziwne składy, dziwne wagony dwupiętrowe do stacji. Czekajcie, muszę na kartkę sobie zobaczyć. San Joe Dividon. Dobra. Wejdźmy na pokład lokomotywy. Usiądźmy za sterami. O, wygląda całkiem fajna lokomotywa. Otwórzmy sobie okno, bo trochę ciepło się zrobiło. Jesteśmy w słonecznej Kalifornii. Tutaj temperatury zawsze wysokie. Także otwieramy okno. Dobra. Pierwsze co, no musimy tutaj nastawić kierunek jazdy do przodu i musimy wpuścić pasażerów. Do tego celu użyję klawisza U, otwierając drzwi po prawej stronie. Patrzę, ok, przyjmowanie pasażerów już idzie. Teraz tak, światła na białe z przodu. Tak jest, trzy światła białe z przodu. Teraz, żeby tą lokomotywę uaktywnić, muszę tutaj hamulce ustawić w pozycję pasażerską. Podświetlenie instrumentów potrzebujemy również. Teraz musimy włączyć generatory. Kontrola pompy paliwa włączyć, generator i tutaj silnik. Dobra. To już też mamy. Popatrzymy tutaj. Mogę to w zasadzie zostawić włączone. Wybrałem troszeczkę późniejszy przejazd ze względu na to, że chciałbym zobaczyć, jak ta linia kolejowa wygląda o zmroku, o zachodzie słońca. Dobra. Następna stacja Millbrae za 20 km, ale jako, że jesteśmy na amerykańskiej linii kolejowej, muszę sobie włączyć moje pomoce guzikami Ctrl 5. Włączamy sobie nasz prędkościomierz i Ctrl 4 włączamy wykaz świateł i następne ograniczenie prędkości. Dobra, luzujemy hamulec. Mam nadzieję, że wszystko zrobiłem. Nie jestem specem, jeżeli chodzi tutaj o... to światło jest lepsze. O. Nie jestem specem, jeżeli chodzi o lokomotywy amerykańskie. Moc zadajemy, ruszamy, widzę, że jest wszystko ok. I jedziemy w drogę. Wyjazd ze stacji mamy niezbyt długi i niezbyt szybki. Troszeczkę się tutaj za mocno rozpędziłem, troszeczkę za mocno dodałem tutaj gazu i rozpędziłem się na prędkość większą niż tutaj
proponowaną 10 mil prędkości wyjazdowej ze stacji. To naprawdę niedużo, ale zaraz tutaj ogarniemy. Jesteśmy tutaj tylko puszczani w rozjazdy. I niedługo po wyjeździe na linię, na główną linię kolejową, będziemy mogli się rozpędzić tutaj do prędkości do 120 km na godzinę. Co jest w miarę szybko jak na taką linię kolejową. Ten dzwonek mogę już wyłączyć w zasadzie. Lokomotywa bardzo fajnie wygląda. Nawet szczerze powiem, przyznam wam się, że zapomniałem o tej linii kolejowej. Ostatnio patrzałem po wszystkich dodatkach, jakie miałem zainstalowane i szczerze mówiąc trafiłem właśnie na ten dodatek, który mam zainstalowany od zarania dziejów i który po prostu pomyślałem sobie, że mógłbym wam pokazać. Ta linia kolejowa jest tak stara w tej grze. Zdaje mi się, że to chyba była nawet pierwsza linia taka pasażerska, jaka wyszła zaraz po Sand Patch Grave. Mam tą praktycznie linię kolejową od samego początku tej gry i praktycznie nigdy na niej nie jeździłem, nigdy na niej nie korzystałem z rozkładu jazdy, nigdy nie przewoziłem pasażerów. Ale w sumie ostatnio zobaczyłem, że ta linia kolejowa jest u mnie na komputerze. Zrobiłem kilka takich próbnych przejazdów i pomyślałem sobie, że w zasadzie mógłbym przecież nagrać filmik również o tej linii kolejowej, ponieważ jest jedną z fajniejszych linii, jaka wyszła z tych wszystkich amerykańskich pasażerskich linii. Także linia kolejowa jest niesamowicie stara. Tutaj mamy X. Na każdym X-ie trzeba zatrąbić, z tego co kojarzę. Bardzo fajnie wygląda, jak światła z przodu przechodzą z jednej strony na drugą. Na tej linii kolejowej jest praktycznie podobnie jak w Polsce, przed każdym przejazdem kolejowym stoi po prostu znak z takim właśnie X-em i przed tym X-em należy zatrąbić, ostrzegając nadjeżdżające pojazdy przed nami, przed nadjeżdżającym pociągiem. My tutaj zaraz będziemy naprawdę szybko jechać, więc głupio by było, jakbyśmy przed sobą nagle mieli samochód. Mam nadzieję, że żadnego znaku, żadnego X-a przed nami nie przegapię. Ale dzisiejszy przejazd to jest w zasadzie taki typowo urlopowy przejazd na luzie. Nie ma tutaj stresu. Spróbujemy utrzymać rozkład jazdy, żeby nie było jakiegoś tam niesamowitego opóźnienia. Jak widzicie, już możemy maksymalną prędkością jechać 120 km na godzinę. Za 18 km jest postój. Tutaj na tej linii kolejowej są dwa rodzaje przejazdów pasażerskich. Tą lokomotywą pierwszy jest taki, że zatrzymujemy się na każdej stacji i przejazd całej linii kolejowej zajmuje nam około godziny i 40 minut. Prawie dwie godziny. Ponad półtora godziny się tutaj normalnie jedzie, zatrzymując się na każdej stacji. Ja w tym momencie wybrałem przejazd tak jakby pociągiem pospiesznym, który zatrzymuje się tylko na tych największych stacjach, zatrzymuje się tylko na stacjach, które są tutaj największe i właśnie żeby po prostu nie było, nie zamulało, tak, bo to co 4 km jest stacja, no to sobie możecie policzyć, tutaj chyba jest ze 30 stacji, na których się trzeba zatrzymać, 20 na pewno. W zasadzie dokładnie nie wiem, nie liczyłem ile tutaj jest stacji. Jechałem, pierwszy mój przejazd na tej linii kolejowej to był właśnie ten przejazd zatrzymując się na każdej stacji.
Ale tak co 4, co 5 kilometrów się zatrzymywać, to ani lokomotywa na swoją prędkość nie wchodzi, ani nic, także uważam, że na filmik jak najbardziej nadaje się przejazd pospiesznym takim pociągiem. Na nas naprzeciwka również wagony piętrowe, troszeczkę innego typu. No i co, i zgasiłem sobie światło z przodu i nawet nie wiem, gdzie to teraz włączyć. Dobra. Tutaj. Wezmę, zostawię to. Myślałem, że bez tego światła będziemy mogli jechać, ale lepiej będzie, jak zostawię włączone. Znowu wjedziemy gdzieś w jakiś ciemny tunel i będzie problem. Co my tutaj mamy podpięte z przodu? Otóż jest to lokomotywa, która nazywa się MP36PH3C. No akurat, kurczę, musiałem się w tunelu tutaj wyłączyć, przejść na kamerę zewnętrzną. Numer 370 jest to chyba numer lokomotywy, bo chyba nie uwierzę, żeby to był jakiś numer pociągu. Podejrzewam, że to jest numer lokomotywy. Lokomotywa budowana przez Motive Power, firmę o tej nazwie, i która należy do firmy przewozowej Caltrain, która właśnie urzęduje na linii kolejowej, w tym przypadku między San Francisco a San Joe Dividon. Nie, dynamicznego hamulca to ja nie chcę. Tak jak teraz jest ok. Zwolniłem, bo było ograniczenie lekko poniżej stówki. Ze względu tutaj na zakręty. Lokomotywa naprawdę bardzo fajnie wygląda. Muszę przyznać, że z wyglądu bardzo mi się podoba. Ciągniemy za sobą jakieś dziwne wagony, są to wagony piętrowe, też należące do spółki przewozowej Caltrain. Aż dziwne, że o tym dodatku praktycznie nic nie słychać, nic nie widać, bo praktycznie, jak już wspomniałem, jest to jeden z najstarszych dodatków do tej gry. Nawet bym się odważył powiedzieć, jest to jeden z pierwszych dodatków przewozów pasażerskich w Ameryce. Także nibyś dodatek dokupiłem, niby dodatek ściągnąłem, ale totalnie o nim zapomniałem. Nawet w tym momencie szczerze powiem wam, że nie wiem, czy ten dodatek jest do dokupienia. Nawet nie wiem, czy ten dodatek w ogóle jeszcze istnieje do tej gry, czy on po prostu był tylko i wyłącznie dodany do gry Train Sim World 1 i 2. Ale jako, że ja miałem jak dotąd wszystkie dodatki dokupione, więc został i również do trójki przełożony. Ale jako, że ten dodatek jest taki nietypowy, postanowiłem się razem z wami dzisiaj przejechać nim. Zagapiłem się. Nic nie szkodzi. Troszeczkę tu przyhamujemy. Postanowiłem się razem z wami tutaj przejechać. Wiem, że wśród nas jest bardzo dużo fanów właśnie amerykańskich linii kolejowych. Dzisiaj przejedziemy się tym oto pociągiem. Przejazd pasażerski, ale planuję również porobić kilka przejazdów towarowych po różnego rodzaju liniach amerykańskich. Szczególnie, że ostatnio ponaprawiali trochę błędów. Online mapping, we can show you the way. Ciekawe reklamy tutaj są. Także planuję tutaj jeszcze porobić różnego rodzaju przejazdy towarowe. Kilka update'ów dostało na przykład Sherman Hills, które dość ciekawie
brzmią. Tam zostały ponaprawiane kilka błędy. Horseshoe, czyli podkowa, można to tak nazwać, też jest jednym z najciekawszych tutaj przejazdów. Ale dajcie się zaskoczyć. Nie będę tutaj obiecywał, nie będę tutaj coś tam gadał, tylko po prostu to, co zrobię, to wam pokażę. Jak widzicie, tutaj są również lokomotywy towarowe. Bardzo dużo ich tutaj stoi. Można po tej linii kolejowej również jeździć pociągami towarowymi. Ja jak dotąd, to znaczy jak dotąd, kiedyś na pewno jechałem, ale w tym momencie już nawet nie pamiętam, czy można tutaj, jaki tutaj rozkład jazdy jest dla tych pociągów towarowych, więc może kiedyś nawet i tą linią kolejową przejedziemy się pociągiem towarowym? Zobaczymy, pożyjemy, co nam przyszłość przyniesie. Jeżeli mi jakiś fajny pomysł na przejazd wpadnie, to na pewno wam go pokażę. Millbrae za 5,8 km. Ja się tutaj staram utrzymywać cały czas prędkość taką przejazdową, prędkość szlakową tej linii kolejowej. Za kilometr jest 105 mil na godzinę. 105 km na godzinę, sorry. Jeżeli chodzi o właściwości lokomotywy, to tutaj mamy przepustnicę i bardzo dobrze reaguje na dodawanie mocy. Tutaj mamy hamulec i naprawdę niesamowicie delikatny jest ten hamulec. Jeżeli tylko troszeczkę damy mocy albo tylko troszeczkę przyhamujemy, lokomotywa od razu reaguje na to, co do tej pory zrobiliśmy. Przepustnica jest tak zbudowana, że do nas jest dodawanie mocy, od nas do przodu jest hamulec elektrodynamiczny. Ale hamulec elektrodynamiczny tutaj, to mogę wam pokazać, jak tu przerzucę cak na hamulec elektrodynamiczny i tutaj go zaciągnę prawie że na maksa. Trochę trwa, zanim cały ten obwód się uaktywni, zanim silnik tam swoje obroty wejdzie. Także z tym hamulcem dynamicznym tutaj należy uważać, ale przyznam, że linia jest w miarę prosto zbudowana. Nie ma takich zbyt dużych podjazdów ani zjazdów. Tutaj było przed chwilką 1% zjazdu. To są takie chwilowe wzniesienia i spadki. One są na całej linii porozkładane, ale nie jest jakoś tak to mocno porobione, żeby tutaj koniecznie trzeba było tym hamulcem elektrodynamicznym hamować. Osiem stopni na przepustnicy. Każdy z nich dodaje moc lokomotywie. Maciej, pozdrowienia. Widzę, że kolega tutaj w Train Simulator znowu gra. Jeżeli macie ochotę, pod filmikiem są linki, gdzie mnie znaleźć. Między innymi jest link do mojego konta Steam. Jeżeli macie ochotę, wyślijcie mi zaproszenie do listy znajomych. Muszę przyznać, że dość ciekawie jest, jak porównuję moje wyniki z waszymi wynikami. Szczególnie jeżeli chodzi o Train Sim World 3. Myślałem, że ja mam dużo pozaliczanych tych odznak i tych achievement. Nie? Ale jak widziałem, tutaj kilka osób mnie dodało do listy, no to muszę przyznać, że troszeczkę blado wyglądam. Musiałbym praktycznie dupą trochę przysiąść i pozaliczać kilka odznak i kilka osiągnięć, bo normalnie aż wstyd, że inne osoby mają więcej niż ja. YouTuber, który właśnie specjalizuje się w tej grze, ma mniej odznak niż większość osób z was.
No patrzcie, nawet udało nam się punktualnie dojechać. Dociągniemy tylko do końca peronu, żeby nie było cyrków, że tyłem stoimy poza peronem. I stoimy prawie że idealnie. Literką U otwieram drzwi po prawej stronie, a ja wam coś chcę tutaj pokazać. Piękny widok. Lokomotywa spalinowa na tle tych palm, naprawdę taki egzotyczny widok. I pomimo to, że ta linia kolejowa jest tak stara, ma tutaj wskaźniki, które naprawdę działają, które naprawdę tutaj, jak widzicie, zegar działa idealnie razem z naszym. Tutaj jest nasz pociąg, że on time przyjechaliśmy, jesteśmy bez jakiegokolwiek opóźnienia. Także muszę przyznać, że ta linia kolejowa, mimo że jest stara, jest naprawdę dość dobrze zaktualizowana. Dobra, luzujemy hamulec. Następna stacja Hillsdale za 10 km. Nacieszmy się widokiem lokomotywy. Porobię kilka screenów na mojego Facebooka. Żeby nie było. Na Facebooku postanowiłem, że będę co jakiś czas pokazywał screenshoty nie tylko z przejazdów, tak jak tutaj w grze w tym momencie, z filmików, ale również z moich prywatnych przejazdów. Będę wam pokazywał, tak jak ja się w symulatorach praktycznie bawię. Może was do czegoś zainspiruje. Może wam pokażę coś, czego jeszcze nie znacie. Jakieś ciekawe malowanie, jakąś ciekawą linię kolejową. Także jeżeli chcecie, zapraszam również do Facebooka. Link jest na dole w komentarzu, który przypiąłem pod filmikiem. Tam są wszystkie możliwe źródła, gdzie można mnie złapać. My to gadu-gadu. Może wam coś o tej lokomotywie opowiem. Mam tutaj otwartą stronę internetową o tej jednostce. Spróbuję tutaj kilka wam rzeczy o niej opowiedzieć. Między innymi wyprodukowano tej lokomotywy około 243 jednostek w różnych wariantach. Jest wariant 3S, 3C, jest wariant Q, jest wariant MP54AC. Jest bardzo dużo tych wariantów tutaj wypisanych. W sumie tej lokomotywy wyprodukowano 243 jednostki. Ma ona standardowy rozkład osi, taki jaki jest również u nas w Polsce. Co my tutaj jeszcze mamy? Długość lokomotywy 20,73 metra, niespełna 21 metrów lokomotywa, wysokość 4,70 metra, ta lokomotywa jest naprawdę bardzo duża, muszę przyznać. Waga tej lokomotywy jest w zależności od wariantu, wynosi od 129 ton do 134. Znamy to już z różnych innych lokomotyw i wiemy, że lokomotywy w Ameryce są zazwyczaj troszkę cięższe niż te nasze europejskie. Tam to taki standardowy rozkład na oś wynosi grubo ponad 20 ton niż nasze jednostki w Europie. Jednostki w Europie mniej więcej starają się utrzymać tą magiczną granicę 20 ton na oś. Czasami to wychodzi troszkę więcej, 21-22 jest praktycznie maksymalnie. A w Ameryce wiemy z doświadczenia, że te jednostki jednak są o wiele cięższe niż nasze europejskie.
No dobra. Maksymalna prędkość 132 do 164 km. Jest to również zależne od wersji lokomotywy, którą mielibyśmy do prowadzenia. My prowadzimy lokomotywę o numerze 3C, wersja 3C. Dokładna nazwa MP36PH3C. A tutaj widzę nawet w tym momencie, że tej lokomotywy, którą my jedziemy, wyprodukowano 110 jednostek i głównym odbiorcą tych lokomotyw była właśnie linia kolejowa Caltrain, która właśnie jeździ tutaj po tej linii biegnącej z San Francisco gdzieś tam dalej. W tym momencie ta linia tutaj w grze dobiega do San Joe Dividon, ale ta linia na 100% biegnie również dalej. Musiałbym się dowiedzieć, gdzie praktycznie jest stacja docelowa tej, tej linii kolejowej. Daleko z górki. Pociąg nie chce sam hamować. Zaraz wam o lokomotywie dalej będę opowiadał. Tutaj muszę teraz chwilę koncentracji wykazać, ponieważ za 2,5 km mamy kolejny przystanek. Głupio by było go albo minąć, przejechać, albo głupio by było go nie zatrzymać się w odpowiednim miejscu. Tak zauważyłem, że z prędkości 120 km na godzinę, jak zaczniemy już tak pomału hamować z siłą 60%, to akurat tak powinniśmy się odpowiednio zatrzymać w peronie, tak jak nam gra to mówi. W razie czego można też wyluzować hamulec. Chociaż tutaj nie mam jeszcze takiego wyczucia, bo albo za mocno przyhamuję, albo przyhamuję za słabo i wtedy muszę mocniej hamować, co też nie jest dobrym rozwiązaniem. Ale to po prostu wychodzi z braku wyczucia, z braku doświadczenia na tych liniach kolejowych. Za rzadko po prostu jeżdżę. Chociaż szkoda, powinienem troszeczkę jeździć częściej. O, X. Czterdzieści jeden, 17:42. Akurat dojedziemy z mniejszą prędkością, troszeczkę się doroluje i powinniśmy się idealnie zatrzymać. Mamy tutaj niedaleko do zatrzymania się. Dzwon w zasadzie mógłbym zgasić. ¥200 jeszcze. Chwila koncentracji. Już pomału zaczynamy hamować, żeby nie było po prostu jajów. Silnik troszeczkę wszedł na swoje obroty ze względu na to, że używając hamulca zwykłego, hamulca głównego lokomotywy, tego tutaj czerwonego, on jest również połączony z hamulcem elektrodynamicznym. Możemy hamulec elektrodynamiczny używać osobno, ale jak używamy normalnego hamulca, to po prostu jako wsparcie dla hamulca jest również aktywowany ten hamulec elektrodynamiczny. Dobra, zatrzymujemy się. Literką U otwieram drzwi po prawej stronie i po prostu poczekamy tutaj na naszych pasażerów. Jeszcze jednego screena zrobię. Podoba mi się ta lokomotywa w sumie. Bardzo fajna. Światło wyglądają na LED-owe, przynajmniej te dwa boczne. Te dwa górne nie bardzo, ale te dwa boczne wyglądają na LED-owe. Tak nowocześnie. Zamykamy drzwi. Luzujemy hamulec. I ruszamy.
W Ameryce jest właśnie to fajne, że większość lokomotyw, obojętnie czy to są lokomotywy pasażerskie, czy to są lokomotywy towarowe, one są napędzane silnikami dieslowymi, tam wszystko praktycznie jeździ na silnikach spalinowych. Taki dość nietypowy... W Europie to byłby bardzo nietypowy widok i tutaj też bardzo dużo osób, które walczą o klimat, szczególnie w Niemczech, to kurczę, podejrzewam, że braliby, przyklejaliby się do torowiska, tak jak to robią tutaj w Niemczech na ulicach. Skubańcy biorą klej i się na ulicach w Berlinie przyklejają do drogi. Podejrzewam, że jeżeli by były tutaj tyle lokomotyw spalinowych, co w Ameryce, to też by się i na torowiskach przyklejali. Klima aktywisty, no oni się tutaj tak nazywają. Ale nie o tym jest nasz odcinek. Nasz odcinek jest o przejeździe pasażerskim naszą lokomotywą. W sumie bardzo fajnie to wygląda. Tak jak popatrzymy, tutaj wentylatory chłodzeniowe, tutaj jest wylot silnika spalinowego. I kiedyś jak zaczynałem grę w Train Sim World, to całą linię kolejową w takiej pozycji przejeżdżałem. Miałem taki swój moment, miałem taki swój czas, gdzie każdy jeden pociąg, każdą jedną linię kolejową, każdy jeden przejazd właśnie jechałem w takiej pozycji. Zazwyczaj brałem sobie mój kontroler, przełączałem sobie obraz z komputera na telewizor i po prostu siadałem sobie na kanapie i tak oto jeździłem całym pociągiem. Dzisiaj się troszeczkę czasy zmieniły, ponieważ dzisiaj bardziej koncentruję się na tym, co tutaj po prawej stronie przy torowiskach stoi. Ograniczenia prędkości, nakaz używania syreny i wielu, wielu innych znaków. Dzisiaj się bardziej koncentruję na tym, żeby jechać pociągiem tak, jak normalnie by jechał maszynista. Ale kiedyś moim ulubionym przejazdem właśnie był na kamerze zewnętrznej. Mogłem się wtedy porozglądać, jak dookoła, jak jest linia kolejowa zbudowana, czy teren jest tak fajnie zrobiony, czy drzewa dobrze są wymodelowane. Kiedyś się po prostu koncentrowałem na całkiem innych rzeczach niż dzisiaj. Dobra. Następna stacja, 12 km Palo Alto. No dobra. Tutaj przepustnicę ustawimy na zero, żeby nam mocy nie dodawała. Widzicie, tutaj jest bardzo dużo takich pojedynczych małych stacyjek, na których normalnie też moglibyśmy się zatrzymać. Ale jak już wspomniałem, dzisiaj chciałem przejechać się pociągiem bardziej pospiesznym niż osobowym. I dlatego zatrzymujemy się tylko w tych największych stacjach. Dobra. Rzućmy tutaj okiem... Rzućmy tutaj okiem na opis jeszcze lokomotywy. Skończyliśmy na maksymalnej prędkości. Maksymalna prędkość 132 do 164 km na godzinę. Jest to w przeliczeniu na amerykański system milowy. Jest to 82 do 102 mil na godzinę. Nasza jednostka, czyli ta wersja 3C, ma maksymalną prędkość 93 mil na godzinę, czyli 150 km. Przeliczając ten system milowy na nasz system metryczny, 150 km na godzinę na lokomotywę spalinową uważam wcale nie mało. Dość sporo. O, trąbimy. Był X i pod spodem jeszcze cyfra 3. Zastanawiam się, czy to 3 razy trzeba trąbić, czy po prostu 3 razy z rzędu jakiś przejazd kolejowy będzie.
Ale spoko, jesteśmy w Ameryce, tutaj trąbienie jest dość, popularne, także raczej nie będzie problemu, jak sobie troszeczkę więcej potrąbimy. Zawsze uważałem te syreny z amerykańskich lokomotyw naprawdę bardzo udane, bardzo realistycznie zrobione. A tutaj widzicie, było kilka przejazdów kolejowych, czyli tam był X, czyli trąbienie, używanie tego sygnału, syreny i pod spodem cyfra, to ile razy z rzędu to należy wykonać. Palo Alto, no dobra. Moc lokomotywy, moc wyjściowa około 3600 koni mechanicznych, w przeliczeniu na kilowatów to jest około 2700. Nasza wersja, ja dokładnie, to nawet nasza wersja, wersja 3C, nie, ta AC, nawet do 5400 koni mechanicznych, do 4000 kW, dość sporo, ale to jest jakaś inna, całkiem inna jednostka z tych wszystkich wersji, które do tej pory tutaj wyczytałem, to ta wersja będzie jak najbardziej najsilniejsza. Ej, dawaj! Zwalniamy tutaj! A chciałbym koniecznie przejechać dzisiejszy przejazd bez jakichkolwiek opóźnień. Raczej trudne to nie powinno być. Znowu trąbimy, tym razem dwa razy. Tu jest pierwszy przejazd kolejowy i zaraz za tym powinien być jakiś drugi. No to w Ameryce jest najfajniejsze, w tych amerykańskich liniach kolejowych. Tu jest kolejny przejazd, a widzicie. Czyli jeżeli mamy X i pod spodem cyfrę, tu jest X i cyfra 5. O, to się teraz natrąbimy. No tak, uważam to trąbienie najfajniejsze z tych wszystkich zajęć maszynisty właśnie w amerykańskich pociągach. Trąbienie zawsze najfajniejsze jest. No to też możliwe dlatego, to też możliwe jest, że w Simraila też tak chętnie gram, bo na tych wszystkich polskich przejazdach kolejowych też w zasadzie należy trąbić, nie? Te przejazdy kolejowe w Polsce, które tam są, przed przejazdem również stoją znaki nakazujące użycia sygnału RP1. Dobra, chyba starczy. Mamy tutaj jeszcze kilometr. Dobrze by było zacząć hamować, bo będzie zaraz... Zaraz będą jaja, jak nie wyhamujemy. Chociaż tą lokomotywą raczej z tym problemów nie powinniśmy mieć. Ta lokomotywa naprawdę bardzo dobre właściwości ma, jeżeli chodzi o hamowanie. I jeszcze lepsze o zadawanie mocy. Sami widzicie, że raczej problemów z tym nie mamy. Palo Alto! Wyłączmy dzwon, żeby nam nie dzwonił tutaj. Chwila koncentracji, jak to właśnie przy zatrzymywaniu tutaj najczęściej bywa. Jak na razie jeszcze jedziemy o czasie. O, trochę za daleko. Ale dobra, te 10 metrów nie robi takiej strasznie dużej różnicy. Otwieramy drzwi po prawej stronie literką U.
To są te lokomotywy takie standardowe właśnie na tej linii kolejowej. Te lokomotywy tutaj. Właśnie nie pamiętam, czy ta lokomotywa była dodawana do tego dodatku, czy tą lokomotywę dokupowano. Trzeba było dokupić. Kurczę, to już tak dawno było, że po prostu już naprawdę nie pamiętam, aż dziwo, nie? Dobra. Zamykamy drzwi. Luzujemy hamulec. Następna stacja, Mountain View. Za 9 kilometrów. Delikatnie dodajemy mocy. Już tutaj zauważyłem, że jeżeli damy przy ruszaniu przepustnicę na 5, to ta lokomotywa akurat ma tak, że mieścimy się w tej zielonej strefie tutaj. Nie wchodzimy na czerwoną strefę, bo czerwona strefa to jest po prostu dużo za dużo mocy na zadania, zadanej mocy na koła. Po prostu jak mieścimy się w zielonej strefie, jest wszystko ok. I właśnie jak dodajemy moc na 5 przy ruszaniu, to jesteśmy w stanie wykorzystać maksymalną strefę zieloną, ale nie doprowadzamy do tego, że lokomotywa po prostu jest jakoś obciążona, jakoś przeciążona. Dostaje za dużo mocy na koła, wtedy, żeby nie pojawia się problem z poślizgiem kół. I właśnie takie te powodują płynną jazdę lokomotywą. Robi się ciemno, zastanawiam się, czy... O, X, czyli trąbimy. Się właśnie zastanawiam, czy nie powinienem zrobić przejazdu troszeczkę wcześniej, żebyśmy mieli wprawdzie ten zachód słońca, ale żeby słońce nie zaszło aż tak szybko. Spodziewałem się, że w Kalifornii o godzinie 18 jeszcze świeciłoby słońce, ale tutaj widzę, że gra jednak troszeczkę inaczej ma to zaprogramowane. Że po prostu latem słońce w Kalifornii o godzinie 18 jest już za horyzontem. No ale dobra. Taki przejazd wybrałem, taką porę wybrałem. Ja w zasadzie jechałem tutaj już przejazd takim osobowym pospiesznym, ale jechałem go gdzieś koło 12, 13, jakoś tak jechałem. Także miałem cały czas słońce nad nami. Tutaj do przejazdu, do filmiku wybrałem porę popołudniową. Chciałem koniecznie zobaczyć, jak tutaj ta linia kolejowa wygląda tak wieczorną porą, no ale się nie spodziewałem, że słońce całkiem zajdzie. Ale nic nie szkodzi, takich nocnych przejazdów, takich wieczornych przejazdów też mamy bardzo mało na moim kanale, więc raczej nie powinno być z tym problemu. Dużo przejazdów tutaj jest. Sporo trzeba trąbić. No ale mamy frajdę z tego i robimy to tylko i wyłącznie dla własnego bezpieczeństwa. Semafory cały czas pokazują jazdę z największą, maksymalną dozwoloną prędkością. Więc wszystko jest ok. Nie musimy tutaj tak aż bardzo uważać na semafory. Do tego tutaj sobie włączyłem naszą pomoc, ponieważ tutaj z tymi ograniczeniami prędkości to tak różnie bywa. Nie umiem tak tego rozpoznać, od jakiego momentu jakie ograniczenie prędkości. Dlatego na amerykańskich liniach kolejowych
Zazwyczaj jadę z podpowiedziami. Po niemieckich liniach kolejowych nie muszę tego robić, tam wiem, co mam robić, tam wiem, znam te przepisy kolejowe i wiem, jakie ograniczenie w jakim miejscu występuje, także... A nie, tam był już przejazd, już nie muszę. Też przed przejazdem powinienem trąbić, a nie za. Okej. Dobra. Niespełna 1,5 kilometra. Już mogę pomału zacząć hamować. Jak na razie dobrze idzie, nie robimy żadnego opóźnienia, jesteśmy on time, jesteśmy na czasie. Tak jak rozkład jazdy przewidywał, tak dojeżdżamy do poszczególnych stacji. Tutaj było trąbienie razy 3, ale... Oj, jadę za szybko. Ale to zignoruję, bo muszę się tu zatrzymać. Jak ruszę, to po prostu zaczniemy trąbić. Przejazd otwarty, patrzcie. Nie zadziałały te szlabany. O, proszę. Widzicie? Powinienem jednak zatrąbić. Dobrze, że żaden samochód nie jechał, bo by wyjechał prosto pod nasz pociąg. Ale tu ruch. Sporo osób czeka na nasz pociąg. My to delikatnie dojedziemy do końca peronu. No, mogłoby być lepiej, ale nie jest źle. Dobra, otwieramy drzwi. I czekamy na naszych pasażerów. No kurczę, nie spodziewałem się, że słońce zajdzie, no ale nic nie szkodzi, trudno się mówi. Dobrze, że ta lokomotywa ma przednie światła dość mocne, więc wszystko dobrze widzimy przed lokomotywą. A musimy nawet czekać do 18:02:30. Nic nie szkodzi. Ja już mogę w zasadzie drzwi zamknąć, zanim one się zamkną, to akurat... O właśnie, to akurat zmieni się na to, że mamy zamykać drzwi. O, czekajcie. Najpierw hamulec, dopiero moc. Nie odwrotnie. Te wagony w Ameryce, one tak bardzo ciekawie wyglądają. To są niby wagony sterownicze, wagony sterujące, że można końcem pociągu praktycznie w drugą stronę jechać praktycznie nie trzeba lokomotywy z jednego końca na drugi przepinać, ale te wagony to tak wyglądają, jakby tam w puszce sardynki się działo. I po prostu kierujesz pociąg w takim naprawdę bardzo ciasnym pomieszczeniu. No może nawet zrobię jeden taki przejazd, taki dziwny. Aha, tu też gwizdanie, ile? A nie, w drugą stronę, no dobra. Już myślałem, że będziemy gwizdać, a tutaj jednak... A tu jednak nie trzeba. Znaki były skierowane tyłem do nas, czyli obowiązują w przeciwnym kierunku. Kieruj się w stronę wskaźnika, jedź przez lokację za 8,4 km, no dobra.
Czyli się tutaj tym razem nie będziemy zatrzymywać, my musimy tutaj na pewno coś minąć. Za 8 kilometrów. Zrobiło się naprawdę ciemno. Dobrze, że mamy chociaż ładną pogodę. To nasze gwieździste niebo będzie nam tutaj towarzyszyć. Nie będziemy tutaj nic musieli. Nie będziemy musieli tutaj uważać, że pada deszcz. Tory są mokre, śliskie. Bardzo fajnie. Chociaż się nie spodziewałem, naprawdę się nie spodziewałem tutaj nocnego przejazdu. Ale okej. Czemu nie? Przecież maszyniści nie tylko w dzień jeżdżą, jeżdżą również wieczorem i w nocy. Bardzo mi się podoba to tutaj, że praktycznie patrząc przed lokomotywę, że widać jak te światła przeskakują z jednej strony na drugą. To jest specjalne zabezpieczenie po prostu, żeby zwrócić uwagę pojazdów dojeżdżających do przejazdu kolejowego, że po prostu jak mrugają światło jeden z jednej strony na drugą, bardziej to przykuwa uwagę do przykuwa uwagę, że coś nadjeżdża. Standardowe takie amerykańskie zabezpieczenie właśnie przed wjechaniem na przejazd kolejowy. Oczywiście samochodów, nie? Czyli 2 kilometra. Zobaczymy, gdzie będziemy musieli się zaraz w następnej stacji zatrzymać. W zasadzie mogę to tutaj sprawdzić. Kieruj się do wskaźnika, a my już dojeżdżamy do końca. Mam dojechać do wskaźnika i o 18:16, czyli za 10 minut, dojedziemy na stację San Joe di Ridon. Obca nazwa dla mnie, dlatego mam taki lekki problem z wypowiedzeniem jej. Ale tak jeszcze 10 minut i kończymy naszą dzisiejszą przygodę. Muszę przyznać, że linia kolejowa jest dość fajna, a mogę po tym stwierdzić, że nie odczuwam tego, że właśnie spędziłem około godziny jadąc tą lokomotywą, czyli mi się nie dłużyło. Nie było nudno, czas dobrze spędziłem, więc muszę przyznać, że linia ta jest dość fajna. Można naprawdę sobie pojeździć tą linią kolejową, ale niestety nie wiem, czy ta linia kolejowa jest dostępna, czy ta linia kolejowa jest do kupienia. Jest to naprawdę bardzo stara linia kolejowa, bardzo stary dodatek, jeden z pierwszych do tej gry. Możecie mi napisać w komentarzach, czy macie ten dodatek. Jak długo gracie już w Train Sim World? Czy gracie od jedynki, czy gracie od wersji 2020, czy gracie od Train Sim World 2? Czy teraz w trójce zaczęliście swoją przygodę i patrzycie po prostu i szukacie jakich dodatków, jakie dodatki są do tej linii, do tej gry dostępne? Napiszcie mi chętnie w komentarzach, bardzo by mnie to interesowało. Czy po prostu ja byłem takim maniakiem tej gry i dokupowałem każdy jeden dodatek? Czy po prostu te również wy robiliście tak, że każdy dodatek jaki wyszedł, to kolekcjonowaliście praktycznie wszystko, co związane z kolejnictwem? Niekoniecznie naszym europejskim, ale również amerykańskim. Chociaż muszę przyznać, teraz tak mi się skojarzyło, że ja kiedyś myślałem, że jadąc po linii kolejowej w symulatorze, tak jak była na przykład linia kolejowa Sand Patch Grave, czy jakoś tak to się nazywało? Sand Patch of...
w każdym przypadku, że te linie kolejowe to są fikcyjne linie kolejowe, które ktoś sobie tam kiedyś wymyślił, a potem okazało się, że przypadkiem natrafiłem na YouTubie na filmik właśnie z linii kolejowej St. Patch i tam właśnie było pokazane te pociągi, które tam jeżdżą, te długie, ciężkie jednostki, które po tamtych liniach kolejowych jeździły. I w zasadzie od tamtej pory zaczęła się taka moja fascynacja symulatorami kolejowymi, ponieważ zauważyłem, że jednak te linie kolejowe naprawdę istnieją. Te przepisy kolejowe, które na tych liniach są stosowane, to są prawdziwe przepisy kolejowe, że te semafory też są prawdziwe, też mają swoje znaczenie. I potem zacząłem googlować, potem zacząłem szukać, ale tych amerykańskich przepisów, szczególnie tych semaforów, co te semafory mówią, co te semafory znaczą, to było jakoś na początku dla mnie za trudne. W zasadzie jest do dzisiaj. Bardziej jestem w stanie szybciej przyjąć informacje na temat europejskich systemów ruchu kolejowego niż amerykańskich. Ale i o tym ta gra też pomyślała. Mamy tutaj różnego rodzaju pomocnicze wyświetlacze. Także nawet nie znając przepisów ruchu drogowego w Ameryce, jesteśmy w stanie tutaj bez problemów jeździć lokomotywami. To jest właśnie najfajniejsze w tych grach. Że bez względu na to, czy mamy ochotę na pociąg towarowy w Europie, w Ameryce, czy na pociąg pasażerski, również Europa, Ameryka, jest tyle fajnych linii kolejowych, tyle fajnych różnych maszyn wbudowanych w tych liniach kolejowych. Dla każdego jest coś dobrego. Każdy jest w stanie coś dla siebie ulubionego znaleźć, także super sprawa. My tu mamy hamować. Oj. Troszeczkę się zagadałem tutaj. Uważałem na to ograniczenie prędkości, ale trochę się zagadałem z wami. Standard u mnie. Standard. Pamiętam, że do tej linii kolejowej nawet dokupywałem specjalną lokomotywę towarową, taką małą lokomotywę towarową. Może będzie tutaj nawet stać po prawej stronie. To wam pokażę, jak ona wygląda. Jeszcze musimy przyhamować. Wagony stoją. O, stoi również i ta lokomotywa. Popatrzcie. Ta lokomotywa jest specjalnym dodatkiem do tej gry. Trzeba było ją ekstra kupić. Widzicie? Tą lokomotywę również mam. Już nawet do tego stopnia dokupywałem dodatki, że już od samego początku, co by do tej linii nie wyszło, to zawsze już było w moim posiadaniu. Lokomotywa naprawdę bardzo fajnie wygląda. Również lokomotywa spalinowa. Mamy kilometr do naszej stacji, około 3 minut. Takim wolnym tempem powinniśmy się doczłapać. Patrzcie, lokomotywa tutaj na manewrach. No proszę, proszę. My mamy przejazd, ona się musi zatrzymać. My mamy wprawdzie pomarańczowe światło, ale to nic nie znaczy. Widocznie lokomotywa tutaj na manewrach zaraz będzie składać skład, który na pewno pojedzie w przeciwnym kierunku. No dobra, ja się z wami pomału żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dzięki za obejrzenie mojego filmiku. Jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie lajka i zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, na którym pojawiają się
cotygodniowe filmiki o symulatorach kolejowych z różnych, najróżniejszych linii kolejowych. W tym momencie, kiedyś były tylko Niemcy, ale w tym momencie staram się mój sortyment troszeczkę rozszerzyć. Jeżeli wam się filmik spodobał, jeżeli chcecie coś fajnego napisać, zapraszam do komentowania. Komentarze są wszystkie przeze mnie czytane i na wszystkie komentarze reaguję. Także możemy sobie tutaj trochę pogawędzić na temat różnych symulatorów kolejowych. My się tutaj zaraz zatrzymamy. Nasza przygoda dobiega końca. Czerwone światło mrugające i czerwone na dole. No dobra, takiego sygnału naprawdę nie znałem jeszcze. Ale jak już wspomniałem, te amerykańskie typowe sygnały semaforów nigdy nie było moim mocną stroną. Aha, tutaj na bok jesteśmy kierowani. Na inny peron. No dobra. Będziemy musieli teraz drzwi otworzyć po lewej stronie. No, chwila koncentracji. Przy zatrzymywaniu pociągu, przy zatrzymywaniu składu jak najbardziej potrzebnej koncentracji. Chyba nie ma nic gorszego, jak przejechać całą linię kolejową bez najmniejszych problemów, a na koniec jeszcze czerwony semafor przestrzelić. Już mi się też tak raz zdarzyło. Jeszcze kawałek podciągniemy. A w zasadzie mogę już tutaj hamować. Dobra, my się tu zatrzymujemy. Literką Y wypuszczam pasażerów. Ja wam jeszcze raz dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeszcze raz dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę wam miłego dnia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.